wielki wyścig trwa. Niech pęd łączy nas i do mety gna. Na czas, bo przed nami drogi szmat. Nie raz, nie raz, dogonimy razem wiatr. Pędź w dal i gnaj na czas. Pędź w dal i gnaj na czas. Na czas. Ojej, jezioro gorącej lawy. Jeśli chcemy dotrzeć do wulkanu, musimy pomyśleć, jak przez nie przejechać. O, chyba już wiem! Możemy przeskoczyć przez lawę po tych konstrukcjach skalnych! To doskonały pomysł, Stripes! Ale musimy być uważni. Niektóre z konstrukcji mogą nas nie udźwignąć. Jeśli staniemy na niewłaściwej, to spadniemy! Wiecie, które są właściwe? Widzimy tu dwie platformy i obie mają wsporniki. Musimy więc wskoczyć na tę, która ma solidniejszy i większy wspornik. Która to będzie? Ta, tak! Trzymaj się, robaczku! Będziemy skakać! Łomik! Raz, dwa, trzy, go! Ekstra! Popatrzcie! Miałeś rację, Blaze! Teraz spójrzmy, gdzie dalej skoczyć. Obie konstrukcje stoją na dwóch wspornikach. Żebyśmy byli bezpieczni, musimy wybrać tę, która ma wsporniki po obu stronach. Która to będzie? Tak, ta! Skaczmy! To był dobry wybór. Płomyk! 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 Zgadza się, Płomyczku. Został ostatni skok. Te podpory są bardzo cieniutkie. Tym razem musimy wybrać platformę, która opiera się na większej liczbie wsporników. Która to będzie? Tak, zgadza się! Ma ona trzy wsporniki, a pozostała tylko dwa. Gotowi? Skaczmy! Świetnie! Za mną, przyjaciele! Przejechaliśmy przez lawę! Spójrz, Płomyku! To twój dom! Płomyk! Trzymaj się, kolego! Zawieziemy cię na sam szczyt wulkanu! Jesteśmy już bardzo blisko! Jeszcze tylko ostatni zakręt! Płomyk! A niech tu! Stać! O nie! Tutaj urywa się droga! Nie możemy jechać dalej z Płomykiem! Jak się teraz tam dostanie? Płomyk! Hej, patrzcie! Płomyk macha mocno skrzydełkami! Może spróbuję sam dolecieć do domu? Tak jest, Płomyczku! Machaj skrzydłami! Tak, jak ćwiczyłeś! Płomyk! 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 Wspaniale to robisz! Wiedzieliśmy, że pofruniesz! Świetnie! Doleciał! Super! Super drużyna! Super Blaze i Super AJ mieli nadzwyczajną siłę!
Super Pig miał moc lodu! A Super Crusher moc baniek mydlanych! Patrzcie na mnie! Puszczam bańki tu i puszczam je tam! Recy! Ktoś robi bałagan w naszym mieście! Kto to może być, Super Blaze? Jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Będziemy obserwować! Patrzmy i słuchajmy uważnie! Coś usłyszałem! Głośny, dudniący dźwięk! A ja zobaczyłem wielkie odciski stóp! Wiemy już, że nasz bałaganiarz ma wielkie stopy i tupie. Czy widzicie tu kogoś, kto ma takie stopy i głośno tupie? To ten robot! Tak! O-o! Tych robotów jest więcej! Rozwalają wszystko na swojej drodze! Bo to są niszczoboty! A niech to! Sprawdźmy najpierw, ile jest tych robotów. Liczcie ze mną! 1, 2, 3, 4, 5! 5 niszczobotów! O nie, 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 nie! Nie denerwuj się, Crusher! Właśnie! Wspólnymi siłami pokonamy nawet niszczoboty! No pewnie! Jesteśmy... Super drużyną! Robociku, coś dla ciebie mam! Lodowe wrotki! Dobra robota, Super Pickle! Unieszkodliwiłeś niszczobota! Niestety, reszta nadal niszczy miasto! Policzmy, ile ich zostało! Liczmy razem! 1, 2, 3, 4! Ha! Żaden niszczobot nie oprze się mojej supermocy! Mydlanych baniek! Koniec zabawy! Wskakuj do bańki! Ura! Tak! Dobra robota, Super Crusher! Kolejny niszczobot pokonany! Reszta nadal grasuje! Ile ich pozostało na wolności? 3! Tak! Trzeba je szybko zatrzymać, zanim zepsują rodzinowe przyjęcie! O nie! Pomóż! Kolej na nas, AJ! Najwyższa pora wykorzystać naszą super moc! Co teraz zrobimy z niszczobotami? Hej, coś zaobserwowałem. Te roboty mają tutaj specjalny przycisk. Kiedy się go wciśnie, przemieniają się w porządkoboty. Ekstra! To fantastyczne rozwiązanie! Posprzątają teraz cały bałagan, który narobił. I tak oto super drużyna po raz kolejny uratowała swoje miasto i sprawiła, że stało się ono najczystsze na świecie. Wszyscy gotowi? Pora na... Zabłon! Super! Został nam ostatni wystrzał. Jeśli siła wystrzału będzie mała, wylądujemy tutaj. A jeśli duża, wylądujemy tutaj. Żeby znaleźć się na brzegu, jaka musi być siła wystrzału? Duża czy mała? Duża! Tak!
świetnie! Pora odpalić naszą armatę! Zapłon! Niech mnie kule biją! Udało się! Minęliśmy Krokolagunę! Aj! Zrobiliśmy to wystrzałowo! Oto on! Piracki szczyt! Jest bardzo stromy! Musimy znaleźć się na szczycie, nim znów pojawią się muflony! Hej! Wiem, jak szybko można dostać się na szczyt! Rakietą! Tak! Zapłon powoduje silną eksplozję, w wyniku której rakieta zostaje wyniesiona wysoko do nieba! Wspaniale! Jestem kosmiczną megamaszyną! Do krocet! Jesteś prawdziwą rakietą! O! To pirackie muflony! Znalazły nas! Wskakujcie! Musimy startować! Zapłon w silnikach nastąpi za 5 sekund! Odliczajcie z nami! Od 5! 5, 4, 3, 2, 1! Zapłon! Gdzie zakopany został skarb? Według naszej mapy skarb zakopany jest pod znakiem X. Tak, X zawsze wskazuje miejsce. Gdzieś tu musi być znak X. Widzicie gdzieś znak X? Tak, jest tutaj. Skarb znajduje się dokładnie pod nami! Wykopmy go! Już wiem! Użyjemy prędkości błyskawicy, żeby szybko dostać się do skarbu. Żebym kopał super szybko, powiedzcie super bieg! Super bieg! Jest! Kufer ze skarbami! Mam go! Super! Jest nasz! Otwórzmy go i zobaczmy, co skrywa! Dobrze! Uwaga! Ojej! A niech to! Klejnoty układają się w wielki tor wyścigowy! Niesamowite! Odjęło mi mowę! Do krocet! To drogocenny tor! Na co czekamy? Wypróbujmy go! Uda! No pewnie! Na miejsca! Gotowi? Start! Wow! Do krocet! Uważajcie! Reflektory oświetlają ścianę, lecz gdy AJ stanie naprzeciwko, ciałem zablokuje drogę światła. Miejsca, do których światło nie dochodzi, są ciemne. To właśnie jest cień. Gdy poruszam ciałem, zmieniam kształt mojego cienia. Patrzcie! Wow! Twój cień wygląda teraz jak olbrzymi nietoperz! Też chcę zrobić taki cień! To takie fajne! Och, ja też! Zostańcie tu, cukiereczki!
Zek idzie robić cień. O, Pikul, chcę takie słodycze i nawet wiem, jak to zrobić. Będziesz w przebraniu chodził po domach? No coś ty, mam sprytniejszy pomysł. Czy to nie cudowne, Pickle? Stworzyłem pierwszego na świecie podkradacza kubełków słodyczy! O tak! Nie przestawaj wsysać! Chcę więcej łakoci! No dobrze, podkradaczu. Tyle wystarczy! Przestań, mówię! Słyszysz? Stop! Co to było? Spójrzcie! Nasze słodycze odlatują! Cukierki! Musimy odnaleźć i odebrać nasze słodycze, zanim zrobi to Crusher. AJ, dodaj mi gazu! Proszę bardzo! Łakocie czekają! Już do was jadę! O nie! Musimy się pośpieszyć, bo Crusher nas uprzedzi! Powinniśmy zbudować coś, co unieszkodliwi robodynie. Potrzebujemy czegoś, co potnie te dynie na mniejsze kawałki! Tak! Najlepiej jeszcze w powietrzu! Hej! Wiem, jaka maszyna tak umie! To piła mechaniczna! O bardzo mocnym, szybko poruszającym się ostrzu! O, tak! Jestem tnąco piłującą mega maszyną! Ale pięknie! Przygotuj się, Blaze! Robowyrzutnia zaraz wystrzeli na nas dynie! Pomóżcie mi poprzecinać te dynie w powietrzu. Gdy tylko zobaczycie dynię, krzyczcie: dynia! 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 Doskonale! Przybyliśmy, przecięliśmy! Zwyciężyliśmy! O, to chodziło! Super! Vivat Blaze! Dziękuję wam! Ruszajmy! Łakocie są coraz bliżej! Hej! Popatrzcie tam na wprost! Nasze słodkie kubełki! Znaleźliśmy je! Oto i one! Crusher nas uprzedził! O nie! Łakocie! Musimy coś z tym zrobić! On nie może zabrać naszych słodyczy! Hej, mam pewien pomysł! AJ, przegonimy stąd Crushera przy pomocy twojego przerażającego cienia! Tak! Włącz reflektory! Słodycze za chwilę będą już tylko moje! Nie Blaze'a! I nie tych innych! I nie tego olbrzymiego, nie to... Nie to Peza! Co się stało, Crusher? Zaczekaj na mnie! To było dobre, AJ! Dziękuję, Blaze! No jedźmy już! Nasze łakocie czekają! Ruszajmy! Mój kubełek! Słodycze! Ach, Zek już nigdy was nie zostawi! Jopi! Ale będzie słodka uczta! Wow! A jakże! Crusher, Pickle, co się stało? Straszna rzecz! Po prostu brak mi słów! Nasze lizaki jakby zniknęły! Moje ciasteczka również! I moja czekolada! Zaginęły lizaki, ciasteczka i czekolada? Co się mogło wydarzyć, Anno? Wygląda mi na to, że ktoś te słodycze ukradł. Ukradł? Ale kto? Ktoś, kto uwielbia słodycze najbardziej na świecie. Słodka złodziejka! Kradnę słodkości, bo bardzo je lubię. Zjadam je sama i nigdy nie kupię.
lubię! Tą słodką złodziejką jestem właśnie ja! A teraz wsiadam do procy i spadam! Pa, pa! Ojej! Ona ucieka! Zje nasze słodycze! Może nie zdąży! Spróbuję ją złapać! Zwłaszcza, że pomagają mi dziś Blaze i AJ! Jesteśmy gotowi do służby! Nie marnujmy czasu! Ruszmy w pościg! Powodzenia! Liczymy na was! Udało się! Jestem w domu! Mam bur pełen słodkości i zjem je sama! Pokryjomu! O, czy ja dobrze widzę? Niedoczekanie! Policja do mnie jedzie! Czas obudzić groźne niedźwiedzie! Dom słodkiej złodziejki jest na samym szczycie. Nareszcie odzyskamy skradzione łakocie, o ile nie wpadniemy po drodze na... Niedźwiedzie! Lepiej się ukryjmy! Ojej! Złodziejka obudziła niedźwiedzie! Szkoda, że nie wiemy, jak sprawić, by znów zasnęły. Ale możemy się tego dowiedzieć. Spójrzmy na dane na komputerze. Ile jest znaczników? 2, tak! Jeden pod rysunkiem przytulanki, a drugi poduszki. Potrzebujemy obu, aby uśpić niedźwiedzia. Do dzieła! Przytulanka! Poduszka! Juhu! A oto i słodka złodziejka! Mam je na talerzu. Wszystkie te słodkości. Ich jedzenie sprawi mi mnóstwo radości! Za chwilę je zje! Musimy działać błyskawicznie! Aktywuję policyjny superbieg! Żebyśmy pojechali jak błyskawica, powiedzcie superbieg! Superbieg! O nie, 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 nie! Mamy cię! Więcej kraść słodkości nie będzie! Ale to niemożliwe! Nie jest ze mnie niejadek! Ja te słodycze miałam na... Obiadek! Naprawdę? Jadasz słodycze na obiad? No nie! Będzie cię bolał brzuszek! Powinnaś jadać zdrowe rzeczy, jak jabłka. Ależ tak, to prawda. Czuję się piękniejsza. Źle się odżywiałam. Teraz będę silniejsza. Hurra! Brawo! Nasze gratulacje. I od dzisiaj obiecuję, nic cudzego nie skosztuję. Trzeba nacisnąć symbol wybranej zabawki, a automat ją wyda. O, nacisnę tutaj. Ha! Automat wypuścił samolocik. Niesamowite. Samolociku, zaczekaj. Co my tu mamy, Crasher? To musi być zabawkowy automat. Zabawkowy automat? I tylko pamiętaj, że nie wolno wciskać czerwonego guzika. Nie słyszę, co mówisz, Piku, bo wciskam czerwony guzik.
Ojej! Niesamowite! Dostałem lokomotywę! I dinozaura! I śliczną ośmiorniczkę! Ha! Niepotrzebnie się martwiłem. Nic się nie dzieje. To tylko małe, śliczne zabaweczki, które rosną i rosną i rosną. O-o! Przeze mnie zabawki stały się gigantyczne! Uciekamy! Uwaga! Słyszycie? Co tu się dzieje? O nie! Spójrzcie! Zabawki olbrzymy! Jak to się stało, że tak urosły? Ktoś musiał wcisnąć czerwony guzik w automacie. Żeby zabawki z powrotem zmalały, należy wcisnąć zielone przyciski, które znajdują się na ich czubkach. W takim razie dogońmy je i zróbmy tak, żeby zmalały. Jasne! Jasne! To ruszamy na akcję! Ojej, co to? To jakiś gigantyczny potwór! Patrzcie! Dinozaur, którego szukamy! Biegnie przez wysypisko śmieci! Musimy wcisnąć zielony guzik, żeby go zmniejszyć. Za nim! Śmieci zablokowały drogę! Jeśli chcemy dogonić dinozaura, musimy jakoś tędy przejechać. Przydałby nam się kompaktor śmieciowy! Tak! Kompaktor śmieciowy to pojazd, który bez problemu przejeżdża przez góry śmieci, spychając je i miażdżąc. A tak! Jestem kompaktorową mega maszyną! Całkiem dobrze wyglądasz! Zaczynajmy! Super! Ekstra! Udało ci się! Brawo, Blaze! Patrzcie! To dinozaur, którego szukamy! Szybko! Nie może nam uciec! Dinozaur co chwila macha ogonem. Wówczas rozwala wszystkie śmieci. Kiedy zobaczycie, że macha ogonem, powiedzcie: ogon dinozaura. Ogon dinozaura! Do dzieła! Kiedy zobaczycie, że dinozaur macha ogonem, powiedzcie: ogon dinozaura! Ogon dinozaura! O, jesteś uroczy, gdy tak nie rozrabiasz. Z wielkimi niespodziankami? Żeby taką niespodziankę dostać, wystarczą 3 monety. To jest pluszowy słoń! Nie tak do końca! To jest wielki pluszowy słoń! To najlepsza niespodzianka, jaką dostałem! Oto 3 monety!
To nie jest zwykła piłka! To jest wielka skacząca piłka! Ona jest wspaniała! My też się zabawimy. Mamy monety, więc... O-o! Co się stało, Blaze? A jednak nie mamy już monet. O nie! I co teraz będzie? Musimy zarobić trochę pieniędzy. Nie chcielibyście popracować dla mnie jako dostawcy pizzy? Dostawcy pizzy? Tak, z przyjemnością. Powinna mieć wyciskarkę, którą napełnimy pysznym sosem pomidorowym. I tarkę do sera, bo bez sera nie ma pizzy. Oraz duży piekarnik. Będę ją piekł podczas jazdy. Widzicie? Dzięki inżynierii mechanicznej stworzyliśmy mega pizzerię! Świetnie! Róbmy tę pizzę! O-o, Blaze! Patrz! Ten kurczak za nami pędzi! Chyba ma ochotę na naszą pizzę. Lepiej pośpieszmy się z dostawą, zanim nas dogoni. Najpierw musimy zawieźć pizzę do domu numer 7. Pomóżcie nam znaleźć ten dom. Czy to jest numer 7? Nie, to numer 4. A może to jest numer 7? Tak! O, pizza, super! Smacznego! Dzięki, chłopaki! Nie ma sprawy! Ostatnią pizzę musimy zawieźć pod numer 11! Czy to jest numer 11? Nie! A może to jest 11? Nie! A czy to jest numer 11? Tak! Chwileczkę. Pod 11 jest kurnik? Kurczaku, ty tutaj mieszkasz. Dlatego za nami biegłeś. Ta pizza jest dla ciebie. Niech ci smakuje. Dobra robota, Blaze i AJ. Oto wasza zapłata. Ekstra! Jesteśmy! Zarobiliśmy 3 monety do największego automatu. Ostatnia wielka niespodzianka jest wasza. Jesteście gotowi zobaczyć, co jest w środku? Dobrze! Uwaga! Wow, spójrzcie! To słodka pianka! Ona robi się większa! I większa! I większa! Nie do wiary! To jest gigantyczna pianka! Och, już nie mogę się doczekać! Jeszcze tylko odrobina energii i wreszcie polecę na księżyc! Darlington, popatrz tam! To elektrownia słoneczna! Przyjrzyjmy się, jak ona działa. Słoneczne promienie padają na rzędy luster, następnie odbijają się od nich i kierują do specjalnej wieży. Właśnie tam ciepło słońca zostaje przekształcone w energię. Bateryjko, poczuj tę moc! Co się dzieje? Bateria się nie ładuje. A niech to. Nadeszły gęste chmury i zasłoniły słońce. Gdy nie ma słońca,
elektrownia słoneczna nie wytwarza energii. Hej, spójrzcie! Chmury nie zasłoniły całego nieba. Kilka promieni słońca przedostaje się na ziemię. Szybko! Użyjemy lustra, aby skierować strumień promieni do elektrowni słonecznej. Udało się! Odbite od lustra promienie trafiły tam, gdzie powinny. I teraz przetworzone w energię doładowują moją baterię. O-o! Chmury zmieniły swoje położenie. Promienie słońca zniknęły. Obserwujmy, może pojawią się w jakimś innym miejscu. Tak, widzę promienie kawałek dalej. Szybko, jedźmy tam. Kiedy zobaczycie gdzieś promień słońca, krzyczcie promień. Promień! Poziom naładowania baterii rośnie! O-o! Ale słońce znowu zachodzi! Musimy znaleźć następne promienie. Kiedy zobaczycie kolejny promień, krzyknijcie promień! Promień! Czy teraz bateria Darlingtona jest w pełni naładowana? Udało się! Wystarczy włożyć baterię z powrotem do mojej rakiety i już niebawem wyląduję na Księżycu! Chwileczkę! Czy wy to słyszeliście? Taki dźwięk wydaje... Klejs i Darlington! Witajcie, mega maszyny! Wróciłem! Tym razem was nie zawiodę! Moja bateria jest w pełni naładowana! Myślisz, że Darlington doleci do Księżyca? Jasne! Teraz już nic go nie powstrzyma! Życzymy ci wspaniałej podróży! Tak! Będziemy trzymać za ciebie kciuki! Hej! Przyjaciele! W rakiecie jest wolne miejsce. Może macie ochotę polecieć ze mną? Tak! No pewnie, że tak! A zatem wskakujcie! Super! Kosmiczne gogle? Są! Wyrzutnia? Ustawiona! Zaczynamy odliczanie! Odliczajcie z nami od 5! 5, 4, 3, 2, 1, start! Super! Patrzcie, oto on, Księżyc! Jejku, jaki piękny! To prawda, niesamowity! Trzymajcie się mocno! I jestem taki szczęśliwy, że dolecieliśmy tu! Trzymajcie się! Nadjeżdżam! Śmiało, Darlington! Uda ci się! Jestem gość! Wskakujcie, przyjaciele! Przetransportuję was na drugą stronę! Jej, teraz jest mi o wiele trudniej jechać niż w tamtą stronę. O-o, Darlington ma za dużo kurczaków z jednej strony. Straci balans. Darlington, z każdej strony musisz mieć dokładnie tyle samo kurczaków. Inaczej spadniecie. Zrozumieliście? Kilka z was musi zmienić strony. Dzięki!
Czy teraz mam tyle samo kurczaków z każdej strony? Nie, nadal nie. Jeden siedzi po jednej stronie, a po drugiej stronie reszta. Spróbujcie raz jeszcze. A czy teraz jest ich porówno? Tak! Cztery kurczaki z jednej strony i cztery kurczaki z drugiej. Złapałem balans! Juhu! Ta-da! Brawo, Darrington! Uratowałeś cyrkowe kurczaki! Och, nie ma sprawy! A teraz najwyższy czas wracać do cyrku! Tak! Musicie dokończyć występ! Przygotujcie się! Wiem, co zrobić, żeby dotrzeć tam super szybko! Pora wrzucić super bieg! Żebyśmy wszyscy razem pojechali szybko jak błyskawica, powiedzcie super bieg! Super bieg! Panowie! Przed państwem ponownie mistrz Crusher Szczękopada! To ja! Nikt na świecie nie porusza się na szczudłach lepiej ode mnie! Och jej! Skoro tak dobrze mu idzie, pozwólcie, że podwyższymy trochę te szczudła. Aha! Proszę! I jeszcze troszeczkę. I to niby jest ta maksymalna wysokość? Tak, chyba że jeszcze raz nacisnę guzik. Ta-da! Słyszycie to? Wszyscy na was czekali! Dokończcie wasz niesamowity występ! O co chodzi kurkowi? Mówi, że chcą, żebyśmy wystąpili razem z nimi! Super! Jej! Wow, dziękujemy wam! Nie ma na co czekać! Czas na nasz występ! Darrington! Ta-da! Ta-da! Mili zawodnicy, odpalamy silniki. Na miejsca, gotowi, start! Włączaj ciąg, wciśnij gaz, naprzód leć. Silnik pracuje, to twój wyścig. Steruj nim, pośród gwiazd, to twój czas. Dobrze to czujesz, to twój wyścig. 3, 2, 1, start! To kosmiczny wyścig, wyścig planetarny, wyścig. Wyścig, wyścig, kto będzie szybszy? Prędkość światła włącz i nam będzie kończ. Wyścig! To twój wyścig! Coś mnie tryknęło! Zuzu! Zuzu? Tryknęły nas gwiezdne muflony!
Oj, to źle. Nie ukończymy wyścigu, jeśli ich szybko nie ominiemy. Nie martwcie się. Wiem, co trzeba zrobić. Tak, musimy kierować statkami tak, żeby omijać muflony. Pomoże nam w tym wciąg. Wow! Teraz silniki są ustawione tak, że lecimy do przodu. Ale jeśli nimi poruszymy, pojawi się płomień, który skieruje nas w górę albo w dół. Albo tam, gdzie będziemy chcieli. Szybko, zmieńmy kierunek lotu. Brawo! To naprawdę działa, Blaze! Lećmy, przyjaciele, za mną! Wypatrujcie z nami muflonów! Będziemy je omijać! Gdy zobaczycie muflona, powiedzcie gwiezdny muflon! Gwiezdny muflon! Zmiana kierunku lotu! Ekstra! Znowu nam się udało! Został do pokonania ostatni muflon. Szukajmy go razem! Kiedy zobaczycie muflona, powiedzcie gwiezdny muflon! Gwiezdny muflon! Zmiana kierunku lotu! Dobrze sterowałeś, AJ! A ty fantastycznie leciałeś! Patrzcie! Widać planetę! Na niej znajduje się meta wyścigu! O nie! Crusher zaraz tam będzie! Wygram ten wyścig i będę mistrzem kosmosu! Ja! Gwiezdny Crusher! Żebyśmy polecieli szybko jak błyskawica, powiedzcie super bieg! Super bieg! Jest meta! Zrobię sobie zdjęcie, jak wygrywam! Powiem... Ser! Udało się! Wygraliśmy wyścig! Przyjaciele, wyścig dobiegł końca, ale nadal możemy sobie polatać! Tak! To bardzo dobry pomysł! Kosmos czeka! Ruszajmy! Ruszajmy! To kosmiczny wyścig, wyścig, kto będzie szybszy? Prędkość światła włącz i na mecie skończ! Wyścig! To twój wyścig!